Widzimy sygnalizator, jest S1 kolizyjny, więc proszę zobaczyć, ruch otwarty dla pieszych i rowerzystów, tak? Więc tutaj trzeba mega mocno, ostrożnie i bardzo się rozglądać, szczególnie gdzie skręcając w prawo musimy zerknąć na ścieżkę rowerzystów z prawej strony, bo z lewej strony jest czytelna, z prawej strony się załamuje kąt przy skręcie i nie widać. Skręcamy w prawo jeszcze raz. Ta sygnalizacja też inaczej wyglądała, także też tu jest po przebudowie, jedziemy. Spotykamy się z sygnalizatorem kolizyjnym i znowu mamy taką podobną sytuację. Znowu ruch dla pieszych i rowerzystów. O właśnie, bardzo dobrze, jeszcze raz w prawo mocno i zwolnij, bo zwolnij. O, i tutaj przy tej ścieżce do rowerzystów nie widać prawej strony. Trzeba mocno się wychylać. Znajdujemy się na ulicy Joannitów. Tutaj wolno, wolno. Przy tych zwężeniach, takich przejściach lepiej zwolnić. I w prawo. Tak, dobrze. Nie. No, trzeba tu uważać, bo rozglądamy się, czy możemy wjechać, prawda? Znaczy, ja wiedziałam, że myślałam, że jak już oni są tak daleko. Nie. Tutaj automatycznie musimy patrzeć na dwie rzeczy jednocześnie. Czyli czy jadą samochody, wjeżdżamy na drogę z pierwszeństwem przejazdu i co z pieszymi? Bo od razu w skręt wchodząc, zderzamy się z przejściem, no nie? Dobrze. Popatrzenie było,